Siemanko, jestem Lucek, a to jest wyjątkowy odcinek, gdzie sprawdzimy sobie w multiplayerze jeden z pojazdów, który tak troszeczkę olałem, powiem szczerze. Wydawało mi się, że jest to słaby pojazd, bo ma tylko rakiety, wygląda jakoś kosmicznie, no nie, w porównaniu do tego, co powinien oferować, jeśli na niego spojrzymy. O, myślimy, że to będzie miał wrzutnie rakiet balistycznych, nie wiadomo co tam jeszcze. Ale jak się okazuje, ten pojazd jest wyjątkowy z innego powodu. On ma co prawda tylko i wyłącznie rakiety, nie możemy go zbytnio ulepszyć i rozwala go tylko jedna rakieta, nie ma żadnego opancerzenia, ale te rakiety są wyjątkowe, bo mają ogromny zasięg i ponoć są nie do uniknięcia. To znaczy tutaj mamy dwa lasery, jest Kali i jest Xevid ze mną, Xervd. Sorry, jeśli ten twój nick tutaj przekręciłem. No ale jest ze mną Kali i będziemy zaraz testować te rakiety. Oni mają bardzo zwrotne lasery i no zobaczymy, czy uciekając po pętli będą w stanie uniknąć tych rakiet. Herno Boga możemy zamówić chyba wtedy tylko, kiedy mamy bazę, bo mogę go zamówić z bazy jako pojazd, ale nie miałem możliwości wyboru garażu, gdzie mają go dostarczyć, żebym mógł go sobie zamawiać. Więc jeszcze jestem za blisko swojego pojazdu, musimy kawałek odbiec. Jego minusem jest to, że aby strzelać z tego działka, nie możemy strzelać, wystrzeliwać rakiet, nie z działka, tylko wyrzutnie rakiet, jako kierowcy, więc musimy się przesiąść do tyłu, wiecie, rozłożyć te podpory i tak dalej i dopiero wtedy możemy z nim coś tam zrobić. Jeśli chodzi o tuning jego, to możemy tam stuningować chyba silnik, zmienić sobie malowanie. Możemy sobie później jeszcze zobaczyć w mobilnym centrum dowodzenia, jak to wygląda, ale jeśli chodzi o moc rakiet, to tutaj za dużo zmienić nie możemy, one są takie, jakie są. Zresztą sobie dokładnie to sprawdzimy później. One standardowo już są bardzo mocne. Mamy tu dwa lasery, bardzo zwrotne, chyba jedne z najzwrotniejszych pojazdów w GTA. Wysunąłem sobie podpory i teraz muszę wsiąść jakoś do góry. Mam nadzieję, że Asuka jest w stanie to zrobić. Siadaj. Okej, jest w stanie to zrobić, na szczęście. Czasami to postaci tutaj szwankują. I teraz tak. Nasi tutaj, nazwijmy to pseudo przeciwnicy, polecą na koniec lotniska i będą kołować przy końcu lotniska. Zobaczcie, to jest spora odległość. Na bank tutaj moja zwykła wyrzutnia rakiet nie jest w stanie ich namierzyć. Tak więc, zobaczcie. Tutaj jeszcze jestem w stanie ich namierzyć, tam dalej już nie będę w stanie ich namierzyć. Zaraz sobie sprawdzimy. No i zobaczcie, teraz kolega jest bardzo, bardzo daleko. Jest, wow, poza lotniskiem. I ja go cały czas mogę namierzać, tak? Cały czas te wyrzutnie rakiet go namierza. W dodatku on teraz kołuje, czyli to jest podstawowy manewr, kiedy chcemy sobie ominąć rakiety. I strzelamy. Wyrzuciliśmy serię tych rakiet i zobaczcie, zobaczymy co się stanie. Czy on jest w stanie je wyminąć? Po nim. Słuchajcie, z takiej odległości, gdzie na bank, tutaj był gdzieś, nie? Z takiej odległości, gdzie na bank nie namierzyłbym go zwykłą wyrzutnią rakiet, taką wiecie, ręczną. Zabiłem go tym działkiem bez problemu, czy tą wrzutnią po prostu, nie? To jest trochę niezwykłe moim zdaniem. Jeśli chodzi o zwykłe pojazdy, to tutaj no, namierzanie jest słabe, ale te rakiety są jakieś bardzo szybkie i w dodatku ciężko je zgubić, jak widzimy, no nie? Więc jest to świetna broń na pojazdy latające jakiekolwiek. Niesamowity zasięg. Z tym, że no żeby, wiecie, odpalić się z tym wszystkim, no to trzeba mieć najlepiej jakiegoś innego gracza w środku. No i raczej uważać na kogoś, kto będzie chciał nas zaatakować z rakiety. No bo jeśli ktoś będzie chciał nas zaatakować z rakiety, jeden strzał i po nas. Nie wiem jak to będzie, jeśli sobie ulepszymy pancerz, ale myślę, że za dużej różnicy tu nie będzie z tym pojazdem. Jest wolny, ale jeśli się rozstawimy w strategicznym miejscu, możemy naprawdę rozwalić wszystkie lecące w nas pojazdy wroga bardzo szybko, zwłaszcza, że nie musimy strzelać wszystkimi rakietami naraz, możemy strzelać każdą z osobna, po kolei po prostu, nie? Nie musimy wystrzeliwać wszystkich, pach, od razu, tak? W dodatku, ponoć, ten samochód jest zgliczowany, co postaram się zaraz sprawdzić, że może namierzać także przez budynki, co jest dziwne, ale musimy to sprawdzić i potwierdzić. No i widzicie teraz, tam kolega jest bardzo, bardzo daleko, to jest... No kawałek stąd, na pewno, myślę, że wyrzutnia rakiet nie była w stanie go namierzyć. Wystrzelimy jedną rakietę, zobaczymy, czy ona jest w stanie przelecieć przez budynek. Widzieliście to? Strzeliłem rakietą, ja nie wiem jak ona leciała.
ale strzeliłem rakietą i ona chyba przeleciała przez ten budynek. Tak to niby było, tak to niby wyglądało, no kurde. Buzardem i w ogóle jakimkolwiek śmigłowcem bardzo łatwo jest się schować za jakąś przeszkodą i uniknąć tych samonaprowadzanych rakiet. Wygląda na to, że to jest jakiś glitch, albo po prostu te rakiety są tak ulepszone, że no nie jesteśmy w stanie ich uniknąć. To jest bardzo dziwne, ale to jest właśnie unikalna właściwość tego pojazdu, że jak już kogoś namierzysz, to ta rakieta na pewno w tego kogoś trafi. Tutaj widzieliście ewidentnie, tak? Leciała rakieta, kolega się schował za budynek i koniec. W dodatku widzieliście też, że zasięg był spory. Tak samo z tym laserem, który tam kołował. Teoretycznie nie da się przed tymi rakietami uciec, jak już wystrzeliły namierzone. I to jest ich unikalna właściwość. Zasięg jest unikalną właściwością rakiet wystrzelonych z tego pojazdu. Czy opłaca się go kupić za 3 miliony? Wciąż uważam, że za 3 miliony albo tam 2 po obniżce. Wciąż uważam, że jest to strata kasy, dlatego że używanie niego nie jest tak przyjemne, szybkie. Nie możemy na przykład tak szybko zareagować jak Deluxo albo Buzardem na jakiś tam atak, no nie? Chociaż jest to tak samo pojazd osobisty. Jeśli ktoś mnie teraz by namierzył rakietą i strzelił do mnie, na bank by mnie rozwalił. Z tyłu na przykład leci śmigłowiec, tak? On mnie namierzał w tym momencie. Ja muszę wysiąść z tego... Aha, jeszcze muszę podpory. Trzeba pamiętać o tych podporach, nie? Bez nich będzie lipa. Muszę wysiąść, muszę się upewnić, że nie goni mnie policja. I trzeba uważać też, żeby nie wybuchł przy okazji mój pojazd przy tym. Muszę wsiąść na rakiety. To jest masakrycznie dużo czasu. Ja dopiero wtedy jestem w stanie go namierzyć i strzelić, nie? Bo bez tego to, no, nie da się, tak? Nie wiem, czemu się nie schował, ale nieważne. Mieli się chować, no, dziwne to było w sumie. No tak? I dookoła goni mnie policja, więc bez innego gracza, który będzie siedział jako kierowca, no, mamy w tym pojeździe przerąbane. Więc kupowanie go bez kolegi, a nawet jeśli będziemy mieli kolegę w środku, to będzie to zajebiście łatwy cel dla jakiejkolwiek rakiety albo czegokolwiek wybuchowego. Więc ciągle nie jest to najlepszy pojazd, ale posiada niesamowicie mocne rakiety namierzające, dzięki czemu możemy kogoś mega szybko rozwalić, jakiś pojazd latający, w tym przypadku upiorne hydry, jeśli nie mamy snajperki wybuchowej, tak, z wybuchowymi pociskami. Bo jeśli ją mamy, no to jeśli ktoś dobrze strzela, to jest to nawet lepsze wyjście niż taka wyrzutnia rakiet. Ale można kogoś powkurzać. Ktoś myśli, o dobra, namierzalnymi rakietami mnie nie rozwali. A tutaj nagle taki pojazd. Stawiasz go i wystrzeliwujesz, wiesz, serię rakiet, nie ma gościa. To jest jego zdecydowana zaleta, bo możesz takiego gracza po prostu ośmieszyć, krótko mówiąc. Możesz go troszeczkę zrujnować, bo umie fantastycznie umieć rakietę, a tu nagle cyk i nie ma ziomala. Piszcie, co myślicie o tym pojeździe, czy waszym zdaniem on nadaje się do rozgrywki online? Na pewno z kimś znajomym, to okej. Okay. Ale jako w pojedynkę, myślę, że Deluxo wygrywa Hydra, wygrywa Laser, Laser, sorry, 6,5 miliona, zapomnijcie, kupujcie Hydrę. Tak, ale jeśli gramy we dwóch i jesteśmy naprawdę zgrani, potrafimy tym pojazdem walczyć, tak jak powiedzmy Insurgentem, jeśli Insurgentem, pick-upem potrafimy dobrze walczyć we dwójkę, to cała sesja nasza. W tym wypadku nie mamy żadnego uzbrojenia, więc taktyka, ale jeśli naprawdę się ogarniemy świetnie z tym namierzaniem i rozstawianiem, to dosłownie żaden pojazd latający nie stanie nam na drodze. I w końcu myślę, że jest to najlepszy pojazd przeciwlotniczy, jaki powstał w GTA. Naziemny pojazd przeciwlotniczy. Bo mieliśmy działka przeciwlotnicze, które, wiecie, jak działały, powinny mieć wybuchowe pociski, a nie jakieś tam zwykłe pierdziawki, które... Co? Tak? Czyli snajperka i ten czarnobob jest najlepszą rzeczą na latające pojazdy obecnie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, zostawcie subskrypcję i dzwonek, jeśli wam się podobają odcinki z GTA. No i dziękuję bardzo Xerwd za uczestnictwo w odcinku oraz Kali IT, chyba chodzi o YouTube. Bardzo dziękuję wam, chłopaki, do zobaczyska, hej!
energy can't be destroyed, it can only be transferred.